czy ty idziesz z mieczem? To nie jest uniwersalny prezent. To nie jest uniwersalny prezent! Jest uniwersalny... Odłóż go. Ho, 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 ho! Merry Christmas! Siema! Tu para absurd. Witamy was w naszym odliczaniu do świąt. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. I przez najbliższe 7 dni będziecie zmuszeni oglądać nasze wszystkie filmy, w których to opowiemy o tym, jak przygotować się do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Będziecie widzieć nasze ryje codziennie. Najgorzej, nie przedłużając, ponieważ w naszym filmie o tym, jakich prezentów nie kupować, wiele osób z was powiedziało, że fajnie byłoby się dowiedzieć, jakie prezenty z kolei kupować. Dzisiaj pokażemy wam prezenty, które spodobają się każdemu, przynajmniej naszym zdaniem. Więc jeżeli nie wiecie, komu ten prezent kupujecie, ktoś ma już wszystko, albo nie wiecie nic o tej osobie, czym się zajmuje, jakie są jej pasje, to myślimy, że te prezenty się sprawdzą. My zaczynamy, a wy sami ocenicie, czy faktycznie są to najbardziej uniwersalne prezenty. Numer 1. Nasza pierwsza propozycja to torba pełna słodyczy. Chyba każdy się z niej ucieszy. Ja mówiłam Mateuszowi, że gdybym dostała torbę pełną kinderków, to bym się chyba osikała ze szczęścia. I nie przesadzam to mówiąc. Myślę, że każdy z was ma swoje ulubione słodycze. Czy to są kinderki, Lind, czy może suszone banany? Dla każdego z was zawsze się znajdzie jakaś perła, którą uwielbiacie zeżreć. Kto lubi suszone banany? Numer 2. Wychodzimy naprzeciw stereotypom i uważamy, że skarpetki są super prezentem. Tylko uwaga, te kolorowe. Tak, ponieważ z mojej perspektywy ja przez cały rok nie mam czasu, żeby po pracy leczyć i szukać skarpetek, więc dlaczego nie? Lubię dostać fajne, kolorowe skarpetki. Numer 3. Gra planszowa. Ponieważ chyba każdy z was ma zawsze wieczór, kiedy siedzi z znajomymi i wtedy przychodzi z pomocą gra planszowa, gdzie... Zawsze przyjdzie wieczór, kiedy siedzicie ze znajomymi i się zastanawiacie, co by tu porobić? I wtedy możecie ze znajomymi pograć w grę planszową. Nie musi być to koniecznie 5 sekund bez cenzury, bo zależy ile macie lat, to albo będzie dobra, albo niedobra propozycja dla was. Ale wydaje mi się, że gry planszowe ucieszą każdego. Numer 4. Absolutna sztampa, ale bardzo przydatny prezent, czyli kalendarz. Ja nie lubię tych ściennych, uważam, że wyglądają one brzydko w domu. Excuse me, what the fuck? Ale może ktoś woli. Ja uwielbiam kalendarze w formie książki, bo mogę sobie zapisywać, no akurat jest mój. Mogę sobie zapisywać jakieś swoje plany, co mam do zrobienia. No i oczywiście mogę zapisywać, jakie mam spotkania albo rzeczy do zrobienia. Pełen kalendarz spotkań, planów. Numer 5. Naszą propozycją kolejną są rękawiczki oraz berety, czapka. Każdemu zawsze się przydają rękawiczki, które bardzo łatwo można zgubić. Ja chciałam. Lubimy gubić rękawiczki. A jeżeli tego nie lubimy, to zawsze nam się przyda kolejna para. Oraz berety. Niekoniecznie musi to być berety. Może być czapka z pompoliem. Dokładnie. Ale fajnie, żeby była kolorowa i pasowała do naszego prezentobiorcy. Prezentobiorca. Siech odcin dalej. Dalej. Numer 6. 6. Słomki, ale nie byle jakie słomki, tylko metalowe. Żyjemy w czasach, w których ludzie są coraz bardziej świadomi ekologii, dbania o środowisko, więc wydaje mi się, że ostatnio w trendzie są metalowe słomki i każdy się z nich ucieszy. Ucieszyłbyś się? Nie. Z takiego zestawu? Nie. Czemu? Bo lubię patrzeć, jak żółwie mają rurki w nosie. Szczęśliwy numer 7. Kolejna propozycja może się wydać niektórym nudna, ale... Naszym zdaniem miesięczna subskrypcja Netflixa bądź Spotify'a może być genialnym pomysłem, ponieważ nie każdy w tym miesiącu może mieć do wydania kaskę na kolejną subskrypcję, a z drugiej strony chyba każdy chętnie obejrzy jakieś seriale bądź posłucha muzyki. Jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął swojej przygody ze światem filmów lub muzyki, to może sobie sprawdzić, czy mu się to podoba i może sobie kontynuować. Dlatego nie czujcie się zobowiązani, żeby kupować na cały rok, prawda? Dokładnie. 8. Kosmetyki dla kobiety zwłaszcza. Ale uwaga, nie kremy na zmarszczki czy na rozstępy, żeby uniknąć, że prezentobiorca się na ciebie obrazi, tylko ładnie pachnące balsamy do ciała albo żele pod prysznic. Nie żele pod prysznic, już lepiej sole do kąpieli. O, sole do kąpieli też są dobrym pomysłem, polecamy. Numer 9. Kapcie!
Myślę, że każdy z Was ucieszy się z wygodnych, mięciutkich, cieplutkich kapci na święta, szczególnie kiedy za oknem jest śnieg, jest zimno, a my możemy sobie w naszych wygodnych, króliczkowych kapciuszkach popijać kakao i oglądać wykupioną subskrypcję Netflixa. Dobra porada, jeżeli nie znacie rozmiaru buta osoby, której kupujecie, są takie kapcie w stylu skarpetki, które są na przykład rozmiar 36 do 40, 40 do 44, to wtedy będzie Wam to ułatwione. Numer 10. Ostatnią naszą propozycją jest koc. Bardzo ciepły, który myślę, że sprawdzi się u każdego. Dobra rada jest taka, żebyście kupowali w uniwersalnych kolorach, bo wtedy nie musicie wiedzieć, jak ktoś ma urządzone w domu, żeby trafić. Dokładnie. A koców nigdy dość, zwłaszcza w zimę. To by było na tyle, jeżeli chodzi o najbardziej uniwersalne prezenty pod choinkę. Mamy nadzieję, że zainspirowaliście się i dzięki temu wasze zakupy świąteczne będą trochę prostsze. A jeżeli wy macie jakieś pomysły na temat uniwersalnych prezentów świątecznych, oczywiście wrzucajcie je w komentarze, ponieważ bardzo chętnie dopiszemy je do naszej listy. A kto jeszcze tego nie zrobił, niech zasubskrybuje, bo będzie wam głupio. Mówię wam. Wszyscy się śmieją z tych, którzy nie są zasubskrybowani. A tymczasem do zobaczenia, cześć i... No czołem, pa!